Cześć wszystkim, z tej strony tradycyjnie Cichy Wuj, czyli ja, i witam was w kolejnym odcinku Cichego Rysowania, gdzie tworzymy sztukę. Dzisiaj narysujemy sobie Widowmaker, bo ostatnim filmem, nawet nie filmem, tylko filmami, było co najmniej kilkanaście, kilkadziesiąt propozycji: Jonosz, narysuj coś z Overwatcha. I mówiąc coś z Overwatcha, większość z was miała na myśli Tracer. A ja oczywiście nie byłbym sobą i postarałbym się w Cotton World, gdybym nie zrobił czegoś po swojemu. Więc narysujemy z Overwatcha, ale Widowmaker. Wow, cóż za kreatywność, brawo Jonasz. Czas pracy, nie wiem, siedziałem nad tym rysunkiem jakieś dwie godzinki. Znaczy nagranie, które nagrałem i to, które właśnie teraz oglądacie, przed upchnięciem do tych 6 minut, 6, 7 chyba, trwało 2 godziny, ale nie liczyłem, bez szkicu. W sensie, że pewnie doliczyć by trzeba było jeszcze z ponad pół godziny plumkania i ciamkania tego szkicu i oczywiście robienia go znów nie nagrałem. No, w każdym razie, poza oczywistymi rzeczami, zawsze w Cichym Rysowaniu opowiadam jakieś rzeczy i dzisiaj dla odmiany będzie coś niezwiązane z tematem. Nawet nie wiem, czy zazwyczaj właściwie tak nie jest. A nie, w sumie to troszkę nawet będzie. Bo tak, jak układałem sobie mikrofon, bo zawsze muszę go położyć przed sobą. Zaraz opowiem wam wszystko dokładnie. Przypomniała mi się historia i stwierdziłem, że to jest super pomysł, żeby opowiedzieć wam zabawną anegdotkę z mojego życia, kiedy będziecie mogli obserwować, jak rysuję rysunek. A ja wam opowiem historię o rysowaniu. Wow. Więc przechodząc może od razu do tego, co chcę powiedzieć, bez żadnego owijania w bawełnę. Jak już wspomniałem, mam przed sobą mikrofon, on zazwyczaj stoi troszeczkę dalej, jak on sobie tutaj przyciągam, kładę sobie go bezpośrednio przed moją twarzą, żeby po prostu było mi wygodniej do niego mówić, a zazwyczaj w jego miejscu stoi tablet i ja sobie go po prostu muszę gdzieś przełożyć gdzie indziej, a pod tabletem jest brud. Znaczy nie taki brud, że jakiś, nie wiem, tłuszcz, jakiś kurz czy inne nieprzyjemne rzeczy, brud w sensie, że przebijający marker przez kartkę i on się po prostu osadza na blacie biurka, znaczy w sumie osadza, po prostu przebija przez kartkę i jakbym też troszeczkę tego markera zostaje na biurku i nie zawsze da się to zmyć. No i trzeba szorować, część się zmyje, część nie, i są takie kropeczki. I właśnie jak spojrzałem na te kropeczki, przesuwając ten tablet, żeby położyć mikrofon, przypomniała mi się historia i teraz za mną opowiem. Jak wiecie, bo oczywiście muszę to wcisnąć, robię rysunki na zamówienie, ktoś może sobie zamówić rysunek, zapłacić za rysunek i dostać wspaniały rysunek. Tak, musiałem to powiedzieć, osrałbym się, gdybym o tym nie przypomniał. No, ale kontynuując, jedna panienka właśnie zdecydowała się, polecam bardzo, pozdrawiam panienkę, wspaniale, zdecydowała się, że na zakup rysunku. I co sobie zażyczyła? Zażyczyła sobie yaoi. Tak, jeżeli nie wiesz, czym to jest, to tym lepiej dla ciebie. Pozostali ludzie mogą zaczynać festiwal rzeżuncji. A więc zaczynajmy festiwal rzeżuncji. No ja musiałem się zgodzić. No klient nasz pan. Więc w miarę tak ukradkiem postanowiłem wykonać szkic, żeby nikt nie za bardzo widział, nad czym pracuję, żeby nie pogrążać się jeszcze bardziej. I po wykonaniu tego szkicu, w miarę skrycie, przyszedł czas, żeby zrobić lineart. I jak już domyślacie się, lineart wykonuje pisaczkami właśnie. Znaczy pisaczkami, no markerki właśnie. I to właśnie te, które przebijają przez kartkę. I tak właśnie stało się to, do czego, o czym możecie się domyślać. Po przerysowaniu lineartu, znaczy poprawieniu po prostu szkicu, zostało mi dwóch gejzerów w lubieżnej pozycji na biurku. I oni tu zostali przez jakiś czas. Teraz to już zeszło, ale potem właśnie musiałem tym tabletem to zakrywać, tak żeby... Nie, nawet chyba przez pewien czas tu była serwetka, żeby tak wystający kawałek nie było go za bardzo widać. Ale po jakimś czasie zawsze ten marker znika. Na początku w ogóle nie da się tego gówna zmyć, ale potem da się już tego bardziej pozbyć. Więc teraz gejzery zniknęły, to co nie dało się zmyć zostało zapaćkane innymi markerami, znaczy innym rysunkiem, który znów przebił. I już nie wygląda to tak źle, jak mogłaby wyglądać. Tadam! Historia, cicha historyjka z mojego życia. No, coś dzisiaj chciałem jeszcze powiedzieć. O kurczę, już przeszliśmy do cieniowania, by the way, przy Widowmaker. Ale ten... Widowmaker. Nie wiem, czy jest sens omawiania tego znów, bo chyba... Znaczy, nie zmieniło się nic od ostatniego czasu.
cieniuję tak jak kiedyś to mówiłem. Jeżeli nie wiesz, jak to robię, a chciałbyś się dowiedzieć parę szczegółów, to sobie przewin do jakiegoś poprzedniego odcinka, jeśli nie wiedziałeś, tam lubię się rozwodzić na temat takich oczywistości, a tam się właśnie rozwodziłem, więc droga wolna, oglądaj. O, ja teraz... właśnie mówię, że by się nie rozwodzić o oczywistościach, a właśnie chciałem zacząć. Coś chciałem jeszcze powiedzieć. Bo z takich rzeczy, które może mają sens, chciałem jeszcze, gdzieś tak sobie jeszcze wcześniej planowałem, że może opowiem, na jakie eventy w wakacje chciałem pojeździć, wiecie, jakieś konwenty czy tak dalej. Teraz mi się już troszeczkę kończy czas antenowy, ale stwierdziłem, że myślę, że przy takich filmach z pogaduchami bardziej o tym opowiem, jeżeli będę robić specjalne filmy, żeby o tym informować. Bo po co? To nie ma sensu zaśmiecać kanału i zasrywać go jakimś gównem, które generalnie do niczego nie ten. Merytorycznie nie prowadzi poza jakąś tam krótką informacją, więc jakbyście chcieli się dowiedzieć, gdzie, jeżeli gdzieś się wybieram, ja będę chciał powiedzieć, że gdzieś się wybieram, to będę pisał na Facebooku, a nie robił specjalne filmy, bo w sumie po chuj. Proszę bardzo, a nie, jeszcze nie. Kurczę, ale mi urwało, znaczy ja przedłużę tą ostatnią klatkę, ale teraz właśnie tak dostałem w twarz czarnym ekranem. Więc to jest nasza Widowmaker, dzięki wielkie za uwagę, widzimy się, bądź słyszymy w kolejnym odcinku i jak ktoś chce mnie zobaczyć na jakimś konwencie, evencie w wakacje, bo będę na takie sobie jeździł, to niech śledzi Facebooka albo ogląda te filmy, bo prawdopodobnie tam będę mówić, a nie będę robić żadnych specjalnych filmów, bo po co. No dobra, to więc dzięki wielkie, cześć!